A jak dotrze, żeby sprawdzić na przykład tą kamerę właśnie, która tam w rejonie Bytnara jest dużo wyżej niż pozostałe? W rejonie Bytnara Ludowego są cztery kamery, znaczy nie rejon Bytnara Ludowego, na Armii Krajowej. Są cztery kamery. Te kamery do sprawdzenia całe oprzyrządowanie mają wewnątrz, a na zewnątrz jest tylko sama kamera. Czy kamera uległa uszkodzeniu mniejszemu czy większemu, można sprawdzić elektronicznie zewnętrznie. Nie ma potrzeby docierać bezpośrednio do kamery. Natomiast kwestia czyszczenia, gdzie raz w roku powinna być taka kamera przeczyszczona, to dwie są na górze, także konserwator ma odpowiednie zabezpieczenie, kask, jak się to nazywa, szelki i na dachu może sprawdzić. Natomiast tak jak było to w poprzednim tym, jeżeli dwie pozostałe kamery do sprawdzenia, bierzemy samochód, w różnych ramach można to zrobić, w ramach ćwiczeń i na podnośniku i raz w roku tą kamerę można przeczyścić. A takiego podnośnika to jest... Nie, my nie będziemy mieli i nie, na pewno nie takiego nie będziemy kupować dla dwóch kamer. No. Ale generalnie czyli z zewnątrz gdzieś podnajęty, nie wiem. No można podnająć, można zrobić w ramach dobrej współpracy ze strażą pożarną, nie wiem, no już nie chcę tutaj wymieniać innych możliwości, gdzie można. Taki podnośnik to jest kwestia wykorzystania go przez godzinę do dwóch kamer. To jest koszt żaden, no. A